Niebezpieczny cejtunek Kiedy ja gdzie idę, to zaraz te listkarze, listonosze mówią polski agent, a listkarz, tu pada nazwisko, to mówił, co mi pójdzie licho za tego Mazura. A proszę, może mi tego Mazura przysłać na tę psotę. Niech się jadują. Ale to proszę Ausdrykliś napisać. Co mi nie przyniosą na dom. Bo może mnie obstrofują dwa miesiące na stare lata. Proszę mnie zaraz odpowiedzieć. Tutaj jedna opowiadała, że rektor miał gadać, że ja polskie gazety i kalendarze otrzymuję. To jest... Vaterland Sferat i mnie mają Gewerbę zakazać, także i Winterhilfe. To samo i w ten wtorek. Tu znowu pada nazwisko. Co jest Bauernführer? Gadał w karczmie na zebraniu do wszystkich i mówił: Kto polskie pisma trzyma, to go zastrzelić. Wiele drzew zboru ukradł, to nie powie. Proszę mnie zaraz odpowiedzieć, jak ta rzecz idzie. Dwa wyjątki z listów, które w mojej obecności przyszły do redakcji Mazura latem 1935. Chodziłem po salach muzeum w Łuczanach. Letcen. Łuczany są punktem wypadowym wycieczek wodnych. Stąd ich doskonałe restauracje i kawiarnie, piękne gazony. Ale dzięki swemu położeniu na przesmyku międzyjeziorowym były też oblegane przez Rosjan w 1914 roku. Stąd muzeum, do którego wjedzie podwórze ugarnirowane szynami kolejowymi podziurawionymi przez moskiewskie kule. W muzeum mundury rosyjskie wszelakiego autoramentu, kudłate czapy kozackie, czerkiewskie, bramowane patronami, pagony, czyli śliwy przeróżnych pułków, na których starosłowiańską cyrylicą wykaligrafowano monogramy pułków i szefów. Stoję przed tym wszystkim z młodym feltweblem, z Rajch z wypieczonym jak pulchna bułeczka, który skrzętnie i z nabożeństwem wypytuje mnie, jak się rozróżnia zauriat chorążego od zwykłego chorążego i myślę, jak też i kiedy się obracał tutaj mój pierwszy batalion 119. Piechotnego Kołomianskiego Pułku 30. Dywizji 4. Korpusu Armii generała Riesenkampf, który ze śpiewem Sołowiej, sołowiej, ptasiczka ruszył na Berlin, na pruskiego cara, który się zbuntował białemu carowi. Ruszył i legł lub poszedł w niewolę co do jednego człowieka. Kiedy tak szukam po gablotkach szlif ze znakiem 119, nagle mi z tego nizowego widzę gablotę ze starymi druchami, Tu wydawanymi w łuczanach. A wśród nich tygodnik leczki, numer 6, z dnia 10 marca 1849, na pierwszej stronie, obwieszczający. Podaję do wiadomości, że od 1 kwietnia tego roku nauczyciel pan Zgonina. Redakcją tego tygodnika tutejszemu nauczycielowi, panu Saufowi, poda. Od tego czasu tygodnik tylko po niemiecku drukowany będzie. Od razu myśl moja przeniosła się ku wspomnieniom innych zdarzeń i innych walk, nie mniej zawziętych, w których bastiony polskiego słowa drukowanego chwiały się pod zewsząd otaczającym naporem. Kiedyż to? Jeszcze aż 28 grudnia 1720 roku ukazał się ostatni numer Poczty Królewieckiej. Przez dwa lata walczącej o egzystencję, w której zniechęcony wydawca pisał: Mnie, wielce mości panowie, bardzo licha była tego roku obrywka z gazetów polskich. Bo bardzo mało było ich mościów, którzy się w nich kochali. Owa licha obrywka jest już udziałem polskiego słowa drukowanego w prusach wschodnich przez dwa ostatnie wieki aż do ostatnich czasów, a przecież ta prasa polska, chwiejąc się, jak płomień na wietrze, nie gaśnie, najwyżej przygasa, nie gaśnie. Najwyżej tli się tylko bezpłomiennym tleniem, jak owe pewne mchy leśne, łuby torfiaste, próchnice przedwrzosowiskowe, których tajnego pożaru nie zdławiłby najcięższy but, które żrą grunt ogniem nieustającym, że znagła na nim stojące olbrzymie drzewne schną i giną. W latach 1849-1850 drukarz Jan Gąsiorowski wydaje w piszu Kurek Mazurski. W 1842 Gizewiusz wydaje w ełku Łeckiego Przyjaciela Ludu. W tymże czasie poczyna wychodzić gazeta Lecka Giersza, pismo separatystów mazurskich. Odtąd już nie otrząśnie się od tego prasa polska, odtąd już równolegle płyną dwa jej strumienie z polskich i z niemieckich źródeł. W 1884 aptekarz Sembrzycki w Ostrudzie z dużym nakładem pracy, pomysłowości i temperamentu wydaje ewangelicko-polskiego mazura. Zwolna ta cała prasa wyzwala się z pojęć tutejszości. Zapewne to robi konkurencja inicjatywy niemieckiej. Walka się wyklarowuje. Staje się jasne, że w tym zagadnieniu dziejowym żadnego kompromisu nie ma i być nie może. Takim wyraźnie bojowym organem jest już w 1896 roku Gazeta Ludowa, którą wydaje Karol Barke. Sypią się kary, aż wreszcie po wyborach w 1898 roku, kiedy z nienacka nastąpił renesans polityczny żywiołu polskiego i na listę polską padło 8000 głosów mazurskich, Karol Barke, który kandydował na posła, musiał wyemigrować. redakcję zaś objął jego brat Hugon. Kiedy Hugon z różnych wyroków otrzymuje 18 miesięcy więzienia, staje na posterunku Jan Rakowski. Przysłane z gazety gruziąskiej. Kiedy ów nowy redaktor wysiedlony został w ciągu 24 godzin, gazeta gruziąska deleguje na jego miejsce Stanisława Paszulińskiego, ale ciągle kary i konfiskaty ruinują pismo, które upada. Kiedy w Poznańskiem robi się ruch, Zakupowaniem ziemi w Prusach Wschodnich. Biederman, dyrektor banku parcelacyjnego w Poznaniu, zakłada w 1905 roku w Ostrudzie gońca mazurskiego, który nosi w podtytule wymowny napis. Czy chcecie, czy nie chcecie, czym Bóg kazał, tym będziecie. Ale Biederman po trzech miesiącach umiera i pismo upada. Wówczas niezapomnianej pamięci ojciec Mazurów Pruskich, wielki jałmużnik sprawy narodowej, Osuchowski, zakłada w 1907 roku w Szczytnie Mazura, którego redakcją obejmuje były kustosz Muzeum Raperswilskiego, Zieliński. Sypie się ponowny grat represji. Zagrożony więzieniem, po dwuletnim pobycie, musi pan Zieliński uchodzić, wywożąc ze sobą żonę mazurkę. Ale Niemców czeka zawód. Natychmiast na jego miejscu staje przysłany z Poznania pan Jaroszyk. Pruski przyjaciel ludu pieni się. A polaczyska co? W Polsce jeść nie mają i widzi ta sami, że w łapciach tu do naju po chleb przychodzą. Czy my są Polaki? My są rychtyczne i wierne prusaki. Niech Bóg zachowa naszych miłych Mazurów przed tą zdrajeczną robotą owego Kazimierza. Pan Jaroszyk ma na imię Kazimierz. Katolika z Poznania. Oby go tylko sztatan Falt za buksy spodnie nie złapał. Jeszcze w 1893 roku reklamowała się gazeta Lecka na ostatniej stronie swego kalendarza, że wydają pismo dla naszego polskiego ludu. Już im to coraz mniej było potrzebne. Lud polski coraz się bardziej osuwał, praca ich coraz bardziej się gruntowała. Po zmarłym w 1895 nauczycielu Marcinie Gierszu, który wydał 37 roczników kalendarza i umarł w pełni pracy w 86 roku życia, doprowadziwszy kalendarz do 8 tysięcy egzemplarzy, objął redakcję siostrzeniec jego, superintendent Otto Gersz który z kolei w 1910 roku, mając 80 lat, ustąpił redakcję pastorowi Henslowi. Prasa wydawana przez Polaków przebywa wielką wojnę i plebiscyt. I zdradę renegata Machta, który zabiera podstępnie oddział Banku Polskiego w Szczytnie i pismo. Prasa ta trwa i żarzy się na Warmii mocniej przez dobrze postawioną gazetę olsztyńską na Mazurach słabiej przez drukowanego szwabachą w Olsztynie Mazura. Mazur jest specjalnie solą w oku Niemców. Którzy muszą się godzić na polskość ludności katolickiej w armii i powiśla, ale w stosunku do 400 tysięcy masy mazurskiej urobili teorię, że nie ma ona nic wspólnego z polskością ani nawet z polskim językiem, i z ogromną obawą spoglądają na wszelkie poczynania na tym terenie. Zdarzyło się, że będąc w lipcu 1935 roku w gościnie u starego Tutasa, zobaczyłem na stole leżący numer pisma Mazurischer Volksfreund, bo taki już niemiecki tytuł nadali swemu mazurskiemu pismu kontynuatorzy polityki nauczyciela Giersza, przy czym ubrali go w hasło pod tytułem Deutsch und Treu. Pismo objął w tym roku pastor Skowronek po swoim ojcu, przy czym wystosował manifest do czytelników, że będzie, jak i jego ojciec, stał Deutsch und Troj. Szkoda, że nie powołał się i na swego stryja Skowronka, który w swoim czasie pisał. Hakatyści mogą ryczeć. Na Polaków... Głośno krzyczeć. Polak wrogów się nie boi, gdyż on w ręce Bożej stoi. Tak to na tych Mazurach przeplata się jedno i drugie w jednej rodzinie i pod jednym dachem. Tak to i oba pisma mazurskie wzajem na siebie zachodzą. Bo wszak wiem, że Tutas otrzymywał naszego Mazura. Jest stary. Ma siedemdziesiąt dwa lata, jest już na chlebach. Nic mu nie grozi. Mógłby sobie na przypiecku siedzieć, Mazura czytać, bo i co mu kto tam zrobi? Pytam go, czemu już nie trzyma Mazura. Stary ze zmieszaniem tłumaczy, że to mu niezręcznie, bo ma czterech synów. Wszyscy się dosłużyli feldfebli. A wreszcie otwiera szufladę i pokazuje następujący okulnik. Bund Deutscher Osten Ortsgruppe. Schwentainen Niemiecki towarzyszu rodaku. Volksgenuse. W ostatnich czasach wzrosła w znamienny sposób w Polsce propaganda antyniemiecka i równocześnie aktywność niespotykana dotąd polskich środowisk na niemieckich kresach wschodnich. Aktywność ta pod maską pracy ludowej posiłkuje się niedopuszczalnymi metodami. U nas na Mazurach, w świstku, Mazur. Dają się czytać raz po raz artykuły, które oburzają każdego Niemca. Jest to godnym pożałowania, że ta gazetka bywa trzymana i czytana przez Niemców. Przysyłamy panu Mazurischen Volksfreund i prosimy go przyjmować. Nie będzie to pana nic kosztowało. Jeśli Mazur jest bardziej rozpowszechniony, to niech pan zważy, że i zielsko pleni się bujniej niż pożyteczna roślina. Niech pan zostanie wiernym towarzyszem w naszej walce, która wszak niczego innego się nie domaga, jak. Niemiecki kraj dla Niemców. Przy nadejściu następnego numeru Mazura, niech pan odetnie poniższy kupon, wpisze swe nazwisko i wręczy listonoszowi, który już tę odmowę. Otrzymywania Mazura wręczy w Urzędzie Pocztowym i odtąd pan stale będzie otrzymywał Mazurische Volksfreund. Heil Hitler. Podpis nieczytelny. Orzgruppen Obmann. Kuponu już nie było. Karny ojciec Czterechfeldfebli odciął go. Wręczył i otrzymuje odtąd pismo Skowronka. Biorę to pismo i przeglądam. Wtem, o okamgnieniu wybuchnął wystrzał na chłopca i go ranił do umoru na miejscu. Dwa pancerne okręty, z których będą strzelali z kanonami, których rury 28 centymetrów szerokie są. Albowiem po śmierci męża swego, ona sama za gleknara jest dlatego co on pies już parę dni nie ryktycznie żarł dlatego każdy który się stał zakąszonym od psa szalonego musi się jeszcze w ten sam dzień meldować i tak dalej i tak dalej te zdania zostały wybrane z jednego tylko numeru Młoda burbulówna ciążyła do polskości. W chałupie ciemnego gbura wyrosła, w ewangelickiej rodzinie brała się ku obrządkom kościelnym, katolickim, ku tym modleniom w chmurze dymów kadzidlanych, w dzwonkach srebrzystych, w słodkim huku organów. Aż uciekła przez granicę do Polski i wróciła po chrzcie świętym. Ruszył ramionami stary burbulla, ale co mu tam? Siedzi na sześćdziesięciu morgach szczerego piasku, to i wyżyć trudno: po ewangelicku czy po katolicku, porówno. Ale nie to córka. Stale ją ciągnęło na nieszpory, na nabożeństwa majowe. Należała do katolickiego związku i teraz, kiedy to nieszczęście się zdarzyło, w starej burbulowej jeno jakaś pożółkła fotografia pozostała, na której córka z grupą biało ubranych towarzyszek w związku siedzi i ta laurka z pierwszej komunii dorosłej już dziewczyny. Tak zwolna przez kościół okulną drogą do polskości przyszła i jako dawniej z obrazkami świętymi. Tak teraz z Mazurem poczęła uganiać po wioskach. Zwrócił na to uwagę żandarm miejscowy, i co ją spotkał, to kazał torebkę otwierać. Albo jeśli wozem jechała, to w słomie szukał, ale znajdował tylko Mazura. A to jest cejtunek zezwolony, chociaż mają na niego Ferdacht. Jakie tam były te żandarmowe zamiary? Nie wiada. Bo raz do matki spłakana przyleciała, że to się obce zalecał do niej przy takiej rewizji. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie. Zrobili protokół burbulom. Że w wykazach zatajili jedną gęś. Burbulówna prędka była i miała język nie od parady. To za ten język czy za gęś? A w rzeczy samej za Mazura wzięli ją do haftu. Siedziała dziewucha pod śledztwem sześć tygodni. Raz tylko matkę dopuścili, ale na drugi raz już widzenia nie dali. Stała stara burbulowa pod kamiennymi arkadami sądu. Arkady wysokie, szare ściany wysokie, kamienne, jak jurandowa wieża. Prosiła stara burbulowa urzędnika: Mein kind ist gutes kind, liebes kind. Nie więźcie mi dziecka, dajcie z nią widzenie. Ale się śmiał. Miała pani widzenie już raz. Niech war! Cóż to, salon przyjęć czy więzienie? A w drodze powrotnej szeptały powiatowe i rzeczy świadome kumoszki że ponoć burbulówna do szpitala więziennego oddana i że ponoć moja pani Aż pewnego dnia przyjechali do burbulów w żandarmi, pytają gdzie córka robią rewizję w całym obejściu ściska się serce matki jakże to przecie trzymacie ją w więzieniu mówią że uciekła nieznacznie fotografują burbulową w czasie opowiadania ta twarz prześwietlona troską na której leży stygmat trwogi dawno to się stało. Już trzeci miesiąc. No i wy nic? Stary burbulla, obrośnięty dzikoźwierz, niesie brudną butelkę, w której zielonym szkliwił bulgocze rzekomo arak. Jeszczeć tego nie bywało, żeby mazur nie poczęstował gościa. Burbulla? No i co będzie ta robić? Nalewa do kieliszków. Być mówią, że uciekła. Mruczy. Gdzie uciekła? Jak mogła uciec? Przecież jej nic nie groziło. Przecie by dała znać o sobie. Oboje starzy są bezbronni, bezradni. A gdzie wasz syn? Toć przy krowach. Jedziemy o kilka kilometrów. Palimy papierosy z młodym burbulą. Rozmawiamy o siostrze. Nic nie wie. Co się mogło z nią stać? Burech murzysko wywaliło się z zazielonego garbu. Na rudą wodę rzeczki padł cień. Wjaśniejący jeszcze sektor nieba, wkołował wielki czarny jastrząb i ważył się nad nami. Do widzenia, burbulla! Ostańcie z Bogiem! Z mozołem po gliniastych ugorach ruszyło auto. Za nami. Zostawał jeszcze jeden czarny, smętkowy trop.